Codzienny podcast ze Słowem Bożym. Przyjdź, Duchu Święty, zapraszam Cię. Przenikaj mnie całego. Oświeć mój umysł, rozpal moje serce do życia i napełnij je pokojem, uważnością i dziękczynieniem. Niech cały mój dzisiejszy dzień będzie darem dla innych, a dla mnie odkryciem piękna i sensu. Amen. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, On stał nad jeziorem Genezaret. Zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: Wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. I jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Piotr, widząc sieci pełne ryb, prosi Jezusa, by odszedł. Jestem grzesznikiem, mówi. Na mojej łodzi, to jest w moim życiu, w mojej pracy, mojej rodzinie, nie mogą się dziać rzeczy wielkie. To niemożliwe. Jestem przyzwyczajony do ordynarności. Kim ja jestem, by być uczestnikiem, a tym bardziej współtwórcą jakichś cudów, czegoś pięknego, nadzwyczajnego? Ja jestem zwykłą kobietą, zwykłym mężczyzną. Nie śmiem nawet marzyć o tym, że moje życie może być dynamiczne, rozwojowe, obfite. Za bardzo pogrążyłem się w moją codzienność, obowiązki, dom, pracę. Szczerze, to nawet już nie wierzę w swoje siły, talent, wyjątkowość. Poddałem się od tak, po prostu. Prawdę mówiąc, to już mi się nie chce wysuwać. Mam wszystko w miarę poukładane, mam swój rytm dnia, mam swoje relacje z bliskimi, znajomymi. Nie są zbyt głębokie i piękne, ale coś tam jest. No i też nieraz mam sieci puste. Szczerze, to mam je bardzo często. Czym są te sieci? Po prostu niesmakiem życiowym, pustką, wypaleniem, bezsensem. Każdy dzień wszystko tak samo. Nie bój się, mówi do ciebie Pan. Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. Co to znaczy łowić ludzi? Wydobywać ich ze środowiska, które ich niszczy, zabiera godność, poniża, zniekształca. Nie bój się, mam propozycję dla ciebie. Chcesz wydobyć siebie odtąd nieznaną siłę, poczucie spełnienia, radość, codzienności i sens? Stań się rybakiem razem ze mną. Gdziekolwiek dziś jesteś, w jakikolwiek sposób, gestem, słowem, spojrzeniem, wydobądź przynajmniej jedną siostrę, jednego brata z ponurych myśli, z poczucia bezsensu, ze smutku, od łez i przygnębienia. Potrzebuję cię, moja córko. Potrzebuję cię, mój synu. Przynajmniej jednego. Pisze się na to? Potrzebuję cię, ale nie po to, by zabrać twój drogocenny czas, ale po to, by wejść w niesamowitą i najpiękniejszą przygodę życia. Łowienia z wody bez sensu moich i twoich sióstr i braci.